spokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Kiedyś to trzeba było mieć komputer i to jeszcze z paskudnym Windowsem. Kabel osobny do Baofenga, osobny do Retevisa. A żeby zaprogramować Kuanshenga, to już była rozkmina w internecie, czy ten z napisem Baofeng na kablu nie pogryzie się z Kuanshengiem. Teraz wystarczy TriRadio H3 i programujemy sobie przez aplikację w telefonie i to właśnie będzie w tym odcinku. Apka Odmaster od TriRadio. Dla mnie przełomowe podejście i niewątpliwie mniej kosztowne niż Windows z kablem. No bo ja nie lubię Windowsów, zaś używam Linuxy. Zapraszam do odcinka. No to instalujemy aplikację. Wchodzimy do sklepu Play, wpisujemy Oscar Delta Master. Na chwilę obecną ikona aplikacji wygląda właśnie tak. Nie wiem, jak to będzie wyglądać za kilka lat, ale myślę, że sobie poradzicie. Tak czy siak klikamy zainstaluj. Tutaj wyrażamy zgodę, inaczej nie odpalimy aplikacji. Jeśli nie mamy jeszcze konta, a zakładam, że nie mamy, bo dopiero co zainstalowaliśmy apkę, przechodzimy do zakładki Register, wpisujemy e-mail i hasło, które będziemy używać w programie. E-mail na chwilę obecną nie jest weryfikowany, to znaczy nie przychodzi żaden nick autoryzujący na podany tu e-mail, więc niekoniecznie muszą tu być nasze prawdziwe dane. Tu mamy jakąś formę ludzkiej weryfikacji. Chodzi o to, żeby wziąć ten suwaczek pod zdjęciem i przesunąć obrazek w puzzelka. Takie skomplikowane. Następnie wpisujemy nazwę użytkownika, pod którą chcemy być wyświetlany w aplikacji. Forum, pisanie artykułów, wymienianie się konfiguracją, rozmowy bezpośrednie. No i tu właśnie to, co wpiszecie, tak będziecie widziani przez innych. Jest też dostępny przewodniczek, ale ja wam też troszkę opowiem, co udało mi się znaleźć w tej aplikacji. Na samym dole, po lewej stronie, mamy ikonkę takich kilku ludzików z napisem Talk. No i tu mamy grupy rozmowne, możemy rozmawiać na kanałach. Na samej górze u góry macie ikonkę ludzika z takim plusikiem, to możecie dodać znajomych, dołączyć do grupy albo stworzyć własną. Plusik po środku pozwala nam pisać posty. A taki kwiatek z napisem status to właśnie społeczność tej aplikacji. U góry mamy zakładki tej społeczności, hotspot to są takie informacje od dostawcy aplikacji. Radio to takie forum. Ja tu jeszcze nic nie mam, ale dodam sobie dwa radia, które mnie interesują, czyli Cheat Radio i najtańszego Baofenga z mojego poprzedniego filmu. No i tu możecie dzielić się informacjami albo po prostu zadawać pytania. Wiadomo, jak ktoś ma już te radio, szybciej ci pomoże niż nawet najlepszy kolega, który nawet nie wie, o co chodzi. Następna zakładka to grupy. No i tu ogólnie możemy pisać o naszych zainteresowaniach radiem. Ja w poprzedniej zakładce nie widziałem mojej H3, więc rzuciłem pościg tu na forum.
Może ktoś z Polaków na niego natrafi i akurat przyda mu się opis tych opcji. Potem mamy przemienniki. No i wychodzi, że to użytkownicy dodają przemienniki do tej aplikacji. A że społeczność jest międzynarodowa, to i grono przemienników jest naprawdę znaczące. Oczywiście ja też mogę dodać przemiennik, jeżeli by go tu zabrakło. I wtedy bym dostał nawet punkty w systemie premiowym. Radio config. Tutaj ludzie pomiędzy sobą udostępniają konfigurację radiów. No bo jak ktoś się naklikał, naustawiał, no to czemu się tym nie podzielić? W zakładce follow, ja tu mam pusto, ale możemy śledzić naszych ulubionych autorów konfiguracji, postów. No jak coś nowego napiszą albo wrzucą, to nam się pojawi. Ja tu sobie wybrałem już jakąś konfigurację, jakiś artykuł, no i w tej zakładce już mam tych ludzi dostępnych i ich artykuły również. Dobra, bo żaba nam odpływa. Wiemy już, że nie musimy mieć kabla, żeby programować radio. Wiemy, jak zainstalować tę aplikację, jak wygląda społeczność od mastera. Więc teraz przyjrzymy się z bliska, jak szybko programuje się radio przez telefon. No i koniec. Przyspieszyłem filmik dwukrotnie, ale mniej więcej zajęło to minutę 12 sekund. Dobra, teraz spokojnie, nie panikujcie, wszystko tłumaczę. Na samym początku włączamy Bluetooth w naszym radiu. Efektem tego będzie ikonka, która pojawi się na ekranie. Radio zostawiamy w pobliżu. My spokojnym krokiem przechodzimy do naszego telefonu, czyli pierwszą opcję połączenie Bluetooth. I tu wykryte urządzenie. Zaznaczamy suwaczkiem, niech się zaświeci na niebiesko. Teraz klikamy drugą opcję, wybierz model. Wybieramy producenta, Tri Radio. H3, tu będziemy mieli kilka modeli. To jest w zależności, co sobie ustawiliście w tych sekretnych ustawieniach odcinek wcześniej. Ja wybrałem radio dla normalnych, czyli klikam tu zwykłą H3. No i ostatnie, co musimy kliknąć, to wczytaj. Program zacznie bezprzewodowo pobierać konfigurację z telefonu. Na telefonie również zobaczymy tę informację, że właśnie Bluetooth pracuje. Dobrze, my troszkę poczekamy, aż to się pobierze, a program spryciura automatycznie przeszedł do zakładki programowania. A my udamy się na początek w zakładkę funkcje. Opcje dla kanału A bardzo ładnie pogrupowane, podoba mi się. I analogicznie te same opcje dla kanału B. Tak samo opcje DTMF, wszystkie zebrane do jednego worka. W radiu opcji 39 mogliśmy tylko podejrzeć swoje ID. Tutaj możemy je wypełnić, tu możemy też zaprogramować akcję dla trzeciego przycisku po lewej stronie. Jak naciśniemy krótko, co ma się wyświetlić, jak naciśniemy troszkę dłużej, to już decyzja należy do Was, według Waszych upodobań, co chcecie mieć szybko pod ręką. Jest tu też dostępna opcja, którą na chwilę obecną nie możemy ręcznie ustawić w radiu, czyli Vox Delay. Chyba jakaś nowość. Dobra, i na koniec creme de la creme, czyli programowanie kanałów. Klikamy pierwszą opcję na dole, czyli lista przemienników. Następnie pierwszą ikonkę u góry, zaraz po gwiazdce. Tu pozycja jest brana z GPS-u komórki, więc ja sobie ustawię, że chcę wszystko w obrębie 50 km ode mnie. No i fajnie, bo akurat dostałem listę czeskich przemienników, o których nie miałem pojęcia w mojej okolicy. No to klikam import tu, zaznaczam docelowy kanał i u góry klikam confirm. Cała robota jest wykonana przez społeczność, a jeszcze sobie trzeci wezmę tak dla rozrywki. No jak skończyliśmy szaleńcze wybieranie, klikamy import. Pod ikonką śmietnika z napisem reset mamy opcję wyboru wszystkich kanałów. No i w kanale pierwszym jedynie co musimy zmienić to szerokość pasma na narrow. Nazwa już też już jest wpisana, super. Bierzemy kanał drugi. A na kanale drugim nowość. Ustawili nam nawet ton otwarcia przemiennika. Zresztą bardzo ciekawe, dlaczego przemiennik poprzedni nie miał tonu otwarcia. Czesi to bardzo intrygujący naród. I tak jak poprzednio wybieramy N-kę w szerokości pasma. No i na deserek przemiennik na kanale trzecim, też bez tonu otwarcia. Też będziemy tu kulturalni i ustawimy szerokość kanału na wąski. No i po tak ciężkiej pracy klikamy klawisz po prawej stronie z napisem zapisz. No i nasza misternie przygotowywana konfiguracja radia, ustawienia, przemienniki, ton otwarcia, wiedza całego świata właśnie zgrywana do radia. Bardzo fajne.
No i spytacie, czy to koniec? Oczywiście, że nie, bo na samym dole, po prawej stronie jest jeszcze opcja ja. I tam mamy jeszcze pewne bogactwa. Na przykład opcja ustawienia, gdzie na przykład jakbyście narzekali na aplikację, albo by wam się wykrzaczała, albo psuła i wieszała, możecie kliknąć feedback i napisać autorom, co nie działa, a nawet podesłać screeny. Następną intrygującą opcją jest PTTT przez aplikację. I tu widziałem, jak H8, czyli starszy model, 10-watowy, łączył się z tą opcją. H3 jeszcze tego nie potrafi, więc będę czekał na aktualizację softu. Następna zakładka to pomoc. I tu jest interesujące drugie pytanie. Jak mogę skontaktować się z obsługą klienta? No i podali maila. odmaster@teachchina.com. No i uwaga, robi się ciekawie. APRS fee. Na dole po środku mamy opcję wyślij wiadomość. No i tu u góry możemy sobie przejrzeć, że jest kilka kanałów komunikacji. Jak dokładnie działają wiadomości w APRS-ie? Ja jeszcze nie sprawdzałem. A na samym dole po prawej stronie mamy listę wiadomości otrzymanych. Przynajmniej tak rozumiem. Ja nie miałem takich opcji w Retevisie na OpenGD 77. A w prawym górnym rogu taka zębatka kieruje nas do konfiguracji APRS-a. A na dole taki suwaczek. Automatycznie możemy wysyłać nasze ramki APRS przez radio. Tu sobie ustawimy jaki czas. No ja widzę, że będę miał się czym bawić i chyba troszkę więcej się dowiem o APRS-ie. No i niby radio nie ma GPS-u, ale z połączeniem z komórką to już się robi trochę potęga. I to nie, że bierzemy GPS z komórki, ale że możemy wyświetlać na komórce to, co nam się dzieje na mapie. Czyli położenie znajomych albo prepersi mogą sobie wysyłać wiadomości drogą radiową. Dobra, pora uciekać do swoich zajęć. Jak zwykle dziękuję za wsparcie kanału, lajkowanie, pisanie komentarzy i udostępnianie filmu znajomym. Nawet najmniejszy komentarz, choćby taktyczny, albo like taki dany od niechcenia, rzuci dzięki wam ten film wyżej w algorytmie YouTube'a, a nasze hobby stanie się bardziej popularne. Kto wie, może znowu baofengi stanieją. Dziękuję i do usłyszenia na pasmach.